Zagrajnika dopinguje Kingi. Zagrajnik TV. Na początku była Dota, a potem był LOL. Prawda? Otóż nie. Po Docie był jeszcze Demigod. I to miał być hit. Wszyscy wiemy, że mod do Warcrafta 3, Dota, był pierwszą mobą w historii. Ba, Dota była mobą w czasach, kiedy nie istniał nawet jeszcze termin MOBA. Dopiero gdy pojawił się LOL, a wraz z nim termin MOBA, nastał istny szał na gry MOBA. Dziś jakąś mobę ma każdy. Tak jak kiedyś Mambę. Wszyscy mają Mambę. Mam i ja. I nawet najbardziej zacięci fani Doty, Doty 2, Hotsa czy innego Smite'a muszą przyznać, że to wszystko tylko dzięki League of Legends. Wyobraźcie sobie jednak, że niewiele zabrakło, by to nie LOL był dziś uznawany za najważniejszy tytuł gatunku. Esportowy potencjał Doty już w okolicach 2006 roku odkrył sam Chris Taylor. Ten sam Chris Taylor, który dał światu słynny Total Annihilation, Dungeon Siege czy Supreme Commander. Z tej trójcy najwięcej grałem w Total Annihilation, które dorzucone było kiedyś do CD Action jako pełniak. I to był hit. A co powiecie na jakiś materiał retro, kiedyś, z tej miodnej gierki? Dajcie znać! Po tym, gdy w sklepach ukazał się więc porażający skalą Supreme Commander, Chris wziął się do pracy za pierwszą pełnoprawną komercyjną mobę, Demigod. Musimy pamiętać, że były to czasy, w których nie było jeszcze wiadomo, że przepisem na sukces jest po prostu skopiowanie Doty niemal 1:1. Z tego względu Chris z ekipą wziął z moda to, co uznał za najciekawsze, a następnie kreatywnie to przetworzył, dając w efekcie coś, co moglibyśmy dziś nazwać proto-mobą. Założenia Demigod wydają się więc znajome. Oto naprzeciw siebie stają dwie 5-osobowe drużyny graczy, wspierane przez falę prących przed siebie minionów. Celem gry jest najczęściej zniszczenie jakiejś fortecy, a na drodze do bazy wroga stoją rzecz jasna wieże, których bez minionów pozbyć się nie sposób. Jest też kilka sklepików, w których można kupić przeróżne graty, wzmacniające statystyki czempionów i całkiem pokaźne drzewka umiejętności. Słowem, brzmi jak MOBA, wygląda jak MOBA, ale właśnie dlatego, że Chris był niejako pionierem gatunku, niemal na każdej płaszczyźnie coś jest w Demigod nie tak. Zacznijmy może od tego, co w MOBAch najważniejsze, czyli czempionów. Jest ich otóż tylko 10, a w dniu premiery było ich nawet jeszcze mniej. Niby dzielą się oni na generałów i zabójców, ale bez kłopotu możemy wśród nich znaleźć klasycznego maga, tanka czy supporta. Poszczególne postacie wyglądają ciekawie i gra się nimi całkiem sympatycznie, jak choćby tą łażącą wieżą, tym gadzim zabójcą czy tym rycerzem przywołującym duchy. Ale no właśnie, jest ich tylko 10. Nauczenie się ich wszystkich na pamięć to kwestia kilku godzin, a opanowanie ich do perfekcji kolejnych kilku. Ale zanim do tego dojdzie, i tak dawno nam się wszyscy znudzą. Do tego coś jest tu nie tak ze sterowaniem, do czego nie sposób przywyknąć. Postacie reagują otóż na polecenia z wyczuwalnym opóźnieniem. Coś jakbyśmy grali z pingiem na poziomie 100. Czemu twórcom wydawało się, że to świetny pomysł w przypadku dynamicznej gry sieciowej? Nie mam pojęcia. Kolejna kwestia. Mapy. Chris z ekipą nie mogli wiedzieć, że to nie ogólne założenie mapki z Doty stanowiło o jej sukcesie, a sama mapka. Dziś żadna MOBA nie próbuje już odejść od podziału na trzy linie, dżunglę i rzekę, a jeżeli już próbuje, to i tak nic z tego nie wychodzi. Ale Chris tego nie wiedział, bo nie mógł tego wiedzieć. Uznał więc, że wystarczą linie, po których będą szły mobki i nakreślił przeróżne, coraz to bardziej cudaczne linie, tworząc takie oto pustawe mapy. W efekcie nie są one ani ładne, ani czytelne. Część z nich jest za duża, część za mała, a w części z nich kompletnie nie wiadomo o co chodzi. Jedyną ich zaletą są tła. Przedmiotów do kupienia jest tu za mało, a drzewko umiejętności są nieczytelne. Niby fajnie, że można ulepszać cytadele i wzmacniać w ten sposób miniony czy na przykład pasywny przyrost złota, ale tak naprawdę wydaje się to być zbędne. W końcu nieznośnie wolne jest tu tempo gry. Postacie człapią na pole bitwy zdecydowanie zbyt długo, a ich ruchy i animacje są ociężałe. No i ten lag. Tak naprawdę jednak większość tych słabostek widać wyraźnie dopiero dziś, przez pryzmat nowoczesnych gier MOBA. Mimo mniejszych i większych bolączek, Demigod początkowo odniosło więc pewien sukces. Graczy zachęciła do zakupu ładna oprawa i świeże zasady gry. Pamiętajmy, że o Docie wiedzieli wówczas tak naprawdę nieliczni. Do tego grom zainteresowali się także fani samej Doty, którzy chcieli się przekonać, jak ich ukochany mod sprawuje się jako pełnoprawna gra. W pierwszych tygodniach od premiery serwery były więc nawet oblegane. Sęk w tym, że głównie przez piratów.
Wprawdzie nie mogli oni pograć online, to jednak próbowali i samo to wystarczyło, by utrudnić zabawę legalnym nabywcom. Dość powiedzieć, że w pewnym momencie na 18 tysięcy graczy, którzy kupili grę, przypadało ponad 100 tysięcy piratów. Początkowy entuzjazm szybko jednak zelżał i wkrótce Demigod znudził się tak piratom, jak i uczciwym graczom. Serwery zaczęły się wyludniać i to nie tylko z powodu panującej w grze nudy. 27 października 2009 roku, a więc 6 miesięcy po premierze Demigoda, w fazę otwartej bety weszło League of Legends. Za darmo, z niemal 40 postaciami i z dwiema mapami, z których jedna była tą jedyną i słuszną. Dla i tak ledwo już dyszącego Demigoda był to ostatni gwóźdź do trumny. A choć nikt nigdy nie ogłosił oficjalnie śmierci Demigoda i ponoć gra w niego jeszcze około 500 zapaleńców, do żadnego meczu dołączyć nie sposób. Chris Taylor zachwycił się Dotą i postanowił stworzyć inspirowaną nią grę. I to był jego błąd. Dziś wiemy już, że nie ma miejsca na gry inspirowane Dotą. Albo coś będzie jej klonem, czyli mobą, albo długo nie pożyje. Demigodowi należy się jednak pamięć, choćby dlatego, że był pierwszy. A co wy myślicie o Demigodzie? Graliście, a może zamierzacie zagrać, żeby przekonać się, jak mogły wyglądać moby? Piszcie też koniecznie w komentarzach, jaką grę widzielibyście najchętniej w kolejnym odcinku Miał Być Hit. A ja zapraszam was do naszej grupy na Facebooku, Panowie Szlachta i Bydło Rogate, i do wspierania nas na Patronite. Już niedługo będziemy losować patrona, który wybierze sobie jedną z widocznych tu graskotek. Jak zwykle dziękujemy też patronom za wszelkie wsparcie. Jesteście wielcy, no i trzymajcie się! Zagrajnika dopinguje King.